i rozpoczyna się pojedynek. Kto pierwszy zada cios? Kto pierwszy uderzy? Kto pierwszy zdecyduje się na atak? Proponowałbym nie mrugać, bo może to trwać bardzo szybko, a może trwać też pełne 3 rundy. W tej chwili presja po stronie Caimano. Tarzan wycofany troszeczkę na siatce. Tarzan przygotowywał się w Grudziądzu do tego pojedynku. Bardzo, bardzo solidnie powiedział, że jeszcze nigdy nie był tak dobrze przygotowany, ale to wszystko okaże się już w starciu. Natomiast jeśli chodzi o Caimano, Shark Top Team Bytom i Sport Plus, to są te dwa kluby, które reprezentuje Caimano. No i zobaczymy, co tutaj wyniknie z tego naprawdę mocnego pojedynku dwóch zawodników wagi ciężkiej. 4 kg różnicy na korzyść Tarzana, ale obaj ponad 100 kg, to też warto mieć na uwadze. Jeden cios i może być po wszystkim. Na pewno Kacper Kabara Caimano ma większe doświadczenie, jeśli chodzi o sporty walki, ale Tarzan nadrabiał w ostatnim czasie bardzo solidnie lekcje MMA, lekcje grapplingu, lekcje stójki. No i w tej chwili zaczyna od sierpowego. Na razie bardzo czujni obaj, nie decydują się na atak. Caimano próba prawego na dół. Tarzan pokazuje, że absolutnie niegroźne są te ciosy. Podwójny prawy w wykonaniu Tarzana, a więc te lekcje stójki naprawdę były na dobrym poziomie. Czujny jest, pokazuje, zachęca swojego rywala, prowokuje. No, trzeba przyznać, że wczoraj na ważeniu było gorąco. Radomska publiczność też pisała się w ten pojedynek. Młoda publiczność, która o troszkę tutaj przyjęła opcję jednego faworyta. Teraz Tarzan naciera. Jest klincz pod siatką. Szeroka pozycja Caimano. Docisk do siatki. Tarzan pobierał lekcję pod okiem Damiana Lamkowskiego. Top Team Grudziądz. Poland Top Team Grudziądz, a obaj są z Top Team, a więc naprawdę topowi zawodnicy otwierają dzisiejsze wydarzenie. 11 pojedynków, które nas czeka, ale pierwszy właśnie widzimy. Mocne natarcie. 12 sekund. Presja Tarzana. Kto zdecyduje się na sprowadzenie? Próba uderzeń kolanem na uda. Ale spodenki Tarzan. Czarne spodenki teraz. Tarzan podciągnął bardzo wysoko te spodenki. Czyżby zamierzał kopać? Być może zobaczymy w natarciu wysokie kopnięcia. Ale myślę, że raczej tutaj ten spokój i ta praca pod siatką na razie przyniosła dobry efekt w wykonaniu Tarzana. Myślę, że troszkę zaskoczony jest Kacper Kabara. No teraz będzie musiał on ze swojej strony próbować przyspieszać. Na razie bez kluczowych uderzeń, bez bardzo mocnych tak zwanych power punchów. Szeroko otwarte usta Tarzana, ale on jest wyższy. Ma tutaj ten atut w postaci przewagi zasięgu ramion. Przy czym nie zawsze to w MMA się sprawdza, ale przy wymianach stójkowych na pewno ma spore znaczenie. Lewy, prawy, obaj w klasycznej pozycji, praworęczni. Teraz Caimano, prawy na dół. Mocno pracują przede wszystkim narożniki tutaj, doradzając swoim zawodnikom, co mają robić. Oni zaś ostrożnie. Waga tego pojedynku jest naprawdę duża. Mimo, że to jest otwierający pojedynek, no tutaj w tej chwili stery przejął Piotr Michalak. Zachęca obu panów do aktywniejszej pracy. Lewy prosty. Teraz próba kontry w wykonaniu Tarzana prawym sierpowym. Musi Caimano przy tych schodzeniach do ciosów uważać, żeby nie dostać się któryś z takich sierpowych, obszernych Tarzana. Przypominam, że Tarzan potrafił już naprawdę pokazać
że uderzyć potrafi, że nie boi się walki, mimo że to doświadczenie nie jest jego największym atutem. Jeśli chodzi o Tarzana, często brał walki w ostatniej chwili i teraz trafił coś tutaj. Pokazał Tarzan, że jakby odczuł ten cios, teraz lewy prosty, Caimano, doświadczenie pięściarskie po stronie Kacpra Kabary i to będzie na pewno procentować w miarę upływu czasu. Zaczyna się gubić Tarzan. Mateusz Leśniak tutaj chodzi dookoła, stara się reagować na te ciosy, ale na razie inkasuje sporo. 9 sekund do końca rundy, atakuje Kacper Kabara. Zmęczony jest Tarzan. Teraz potężny low kick Kacpra Kabary. Blokuje ciosy. I koniec rundy. Teraz już przyjacielski uścisk i praca. Zaczyna się praca. Mocny low kick na początek. Nie będzie czekał w tej chwili na pewno Kacper Kabara. Już nie popełnił błędu z pierwszej rundy. Zaczyna od lewego prostego. Ma szybką tą lewą rękę. Tarzan już zaczął czuć te ciosy troszeczkę. Zobaczymy, co wymyśli teraz Mateusz Leśniak. Być może tutaj pójście w ten klincz, próba wejścia i sprowadzenia gdzieś będzie. Nie powinien tego pokazywać, bo jednak ma to znaczenie. Zachęca do kopnięć Caimano. A ten skwapliwie skorzystał teraz z drugiego kopnięcia. Dookoła chodzi cały czas Tarzan. Potężne kolejne kopnięcie. Stara się bezpiecznie kontrolować dystans. Paradoksalnie mający większy zasięg Tarzan będzie musiał coś zrobić, żeby zmienić obraz tego pojedynku. Być może pójść, być może sprowadzić, być może zaryzykować wymianę. Minuta 40. Mocny pojedynek, naprawdę mocny sportowy pojedynek, ale tego oczekiwaliśmy tutaj. Nie oczekiwaliśmy wymian słów, tylko wymian ciosów. Obaj zapowiadali wojnę. Obaj oczywiście z szacunkiem, ale jak bywa przy freakfightowych wydarzeniach, czasami trzeba do pieca delikatnie dołożyć, żeby ten ogień zaczął się porządnie palić. I wczoraj mieliśmy to na ważeniu. Wczoraj na media treningu było gorąco. No a dzisiaj zaczyna się naprawdę gorąca gala. Ja zachęcam Państwa do oglądania. Jeszcze minuta. O, i teraz zaczyna odczuwać. Jest kolejny cios. Jest. Tak. Przez techniczny nokaut w rundzie trzeciej wygrywa Kacper Caimano. Kabara. Dzisiaj tu mówię wam dzięki.